Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Z lassa do bioder, czyli z góry do dołu. Istnieje względna dowolność wyboru ręki, którą chcesz ściągnąć hula w dół. Można i lewą, i prawą, niezależnie od kierunku kręcenia. Niemniej jedna metoda jest wygodniejsza, jeżeli chcesz zostawić hula na biodrach, a druga, jeżeli chcesz wykonać forteksa. Skupmy się na przypadku pierwszym. Hulając w prawo, chcesz kręcić lasso na lewej ręce. Natomiast kręcąc w lewo, wolisz mieć lasso na ręce prawej. Zacznijmy od ćwiczenia pomocniczego. Kręć lasso, patrz do góry i obserwuj koło. Kiedy pojawia się przestrzeń, włóż drugą rękę, a następnie ją cofnij. Jeżeli wyprostowanie całej ręki na tę chwilę przerasta Twoje możliwości, możesz zacząć od nieśmiałego wkładania samej dłoni tyle o ile. Nie chodzi tu o to, żeby z prędkością światła wyprostować i cofnąć rękę, ale żeby zbadać i nauczyć się, kiedy otwiera się przestrzeń, w którą możesz zanurkować. Cały ten ruch jest o tyle nieskomplikowany, że nie trzeba wykręcać w trakcie dłoni. Po prostu prowadzisz rękę do przeciwległego biodra. Czyli jeśli kręcę w lewo, używam prawej ręki, która odbywa drogę do lewego biodra. Kręcę w prawo, używam ręki lewej i idę w dół do prawego biodra. Użyjemy ćwiczenia pomocniczego jako ułatwienia do ściągnięcia lassa na biodra, ale podniesienie wolnej ręki nie jest tu niezbędne. Miej to w pamięci. Lasso w dłoń. Kręć jak najwolniej. Patrz do góry. Obserwuj kółko i teraz kulminacja. W tym samym momencie, kiedy Twoja ręka wędruje do góry, ręka z lassem wędruje w dół, wzdłuż ciała i na samym końcu popycha hula, żeby złapało kontakt z ciałem. Hula zatrzyma się tam, gdzie Twoja ręka. Dlatego jeżeli zatrzymasz ją na poziomie szyi, klatki albo twarzy, właśnie tam zakręci się kółko. Logika. Hulanie to zajęcie dla odważnych i musisz przezwyciężyć swój strach przed kręcącym się kółkiem. Poprowadź rękę aż do biodra. Będzie fajnie. Znacznym ułatwieniem jest tutaj obrót. Może trwać przez cały okres schodzenia z lassa na biodra, albo tylko w ostatnim momencie, aby łatwiej zakręcić na biodrach. Nie zmieniajmy kierunku, ale zmieńmy rękę. To ta metoda, której użyjesz na przykład chcąc wejść do vorteksa. Ponownie, wyciąganie wolnej ręki jest tutaj opcjonalne. Możesz, ale nie musisz jej używać. Ważne, żeby nie przeszkadzała. Niewiele się tu zmienia, ale jednak coś. Dłoń musi się troszeczkę odgiąć, żeby nie zakleszczyć się między ciałem a hula. Pomóż sobie kciukiem. Hula powinno się zsunąć do przestrzeni między palcem wskazującym a kciukiem. Wystarczy go lekko zgiąć, aby hula nie zsunęło się z dłoni. Końcówka taka sama, czyli pchnij hula, żeby złapało kontakt z ciałem. Najlepiej będzie, jeżeli przećwiczysz obie metody, ponieważ są równie przydatne. Zwróć uwagę, czy aby na pewno nie zamykasz dłoni z lassem. To odruch, nad którym czasem ciężko jest zapanować. Zamknięcie dłoni będzie skutkować zatrzymaniem obrotu hula, a chcesz mu dać się zakręcić podczas drogi do biodra. To utrudnia także pchnięcie kółka na biodra. Musisz tę dłoń otworzyć, więc zajmuje ci to więcej czasu i o, upada. Naprawdę musisz tę rękę poprowadzić aż do biodra. Chyba, że twoją intencją jest kręcenie na twarzy. Wtedy spoko. Czasami problem z zakręceniem na biodrach jest spowodowany nieodpowiednim kółkiem. Może masz za lekkie lub za małe hula. Spróbuj na większym.